EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii. Webinaria. Zacznijmy oczywiście od tego, co to w ogóle jest gleba. Czym jest gleba? Jeżeli mówimy o glebie, to bardziej naukowo możemy zabrzmieć, używając określenia pedosfera. Pedosfera to jest w zasadzie bardzo niedoceniana podstawa wszystkich ekosystemów lądowych. Mamy ją pod naszymi stopami, więc może rzeczywiście nie doceniamy jej, nie dostrzegamy jej roli, a bez niej absolutnie życie nie byłoby możliwe. Nie mówię tylko o życiu człowieka, ale o praktycznie każdej formie życia. Oczywiście nie mówię tutaj o środowisku wodnym, po prostu środowisko lądowe bez gleby nie mogłoby istnieć. Kształtuje się ta pedosfera w wyniku procesów globotwórczych, które zajmują najczęściej bardzo dużo czasu, to ile czasu zajmują też, zależy od różnych czynników, do tego przejdziemy. Z czego powstaje? Ze zwietrzeliny skalnej, generalnie ze skały. Na przykład mamy litą skałę, potem dochodzi jakiś proces wietrzenia, a ten proces najczęściej jest długotrwały, to jest wietrzenie fizyczne, chemiczne, biologiczne. I mamy w efekcie taki zestaw. Taki zestaw, bo nie jest to, bo gleba, pedosfera nie jest taka jednolita. Mamy tam takie przecięcie różnych innych sfer i elementy z różnych innych sfer. Mamy elementy z biosfery, bo są tam rośliny, no chociażby korzenie roślin, różne zwierzęta, chociażby dżdżownice, ale też dużo mniejsze i bardzo ważne zwierzęta. Nie mówiąc o grzybach, różnych mikroorganizmach i wszystkim tym, co te organizmy wytwarzają. Mamy tam też przecięcie, że tak powiem, z atmosferą. Mamy gazy, dwutlenek węgla, tlen, azot. Mamy elementy hydrosfery, no bo jest woda, tak? Woda i rozpuszczone w niej substancje. Mamy wreszcie litosferę, bo z litej skały, a potem ze zwietrzeliny skalnej powstaje gleba. Ale są tam, no przede wszystkim też coś z tej litosfery pozostaje. To nie są tylko rośliny, zwierzęta, woda i gazy, to są też pozostałości mineralne, które w glebie możemy zaobserwować. Co więc w tej glebie możemy zaobserwować? Taki przepis na glebę. Przepis dokładnie z 5 składników, czyli niewielu, oczywiście z 5 może bardziej grup składników. Mamy zatem minerały, materię organiczną, organizmy żywe, gaz i wodę. Jest to taka bardzo złożona mieszanina, gdzie minerały stanowią około 45%. Dosyć niewiele wydaje się, że jest tej materii organicznej, bo około 5%, a jest ona bardzo, bardzo ważna, nawet tak małej ilości. I mamy też tam pustkę. Nie próżnię, ale pustkę. Pustą przestrzeń, która jest stanowi około 50% całej masy czy objętości gleby i jest wypełniona w różnym stopniu powietrzem i wodą. Minerały. Zacznijmy od tego podstawowego składnika, bardzo wyróżniającego glebę. Dzielą się one na 3 klasy, jeśli chodzi o wielkość. Glinę, muł i piasek. Można niektórych to być zaskakujące, że takie pojęcia jak glina, muł czy piasek to jest właśnie de facto klasa wielkości, ale tak jest. Zawartość procentowa tych cząstek, to znaczy zawartość procentowa cząstek z tych poszczególnych klas w glebie, klas wielkości, decyduje nam o teksturze i nazywamy ją teksturą gleb. Mineralogia gleb, czyli jakie tam minerały spotkamy, jest bardzo zróżnicowana. Najczęstszym, najczęściej i najliczniej występującym minerałem jest kwarc. Ktoś wie, jaki jest wzór chemiczny kwarcu? Jaki tam mamy pierwiastek? Jaki pierwiastek tworzy nam kwarc? I jaki to jest wzór chemiczny? Ja napiszę na czacie. SiO2. Przepraszam, czy mogę prosić o powtórzenie? SiO2. SiO2, dokładnie. Czyli mamy tam jakiś minerał? Si, czyli krzem. Krzem, dokładnie.
Więc tu pokrótce omówiliśmy sobie minerały. Jeśli chodzi o drugi składnik tego przepisu, czyli materię organiczną, to mamy tam pozostałości roślinne, zwierzęce, mikrobiologiczne w różnych stanach rozkładu, tak? Jest to składnik, powiedzmy, krytyczny, bardzo, bardzo ważny w glebie. I w rzeczywistości ta procentowa zawartość materii organicznej w glebie, czyli jest tak około 5%, tak czy inaczej, najczęściej maksymalnie, jest jednym z najlepszych wskaźników, powiedzmy, jakości gleby. Jakości z punktu widzenia na przykład rolniczego, czyli tego, który nas interesuje, co tam możemy na tej glebie uprawić. Dalej mamy organizmy żywe. No, dżownice każdy kojarzy, ale są też krety, które żyją w glebie. Ale są też dużo mniejsze organizmy. Mamy archeony, bakterie, grzyby, glony, pierwotniaki. I no, oczywiście szeroką gamę większej fauny glebowej. Mamy też roztocza, nicienie, mrówki, różne owady, które albo całość swojego życia spędzają pod ziemią, albo część. O kretach też już mówiłam, czyli większe organizmy też tam się trafiają. Dalej mamy gaz, czyli gazy glebowe. Gazy, które znajdują się w przestrzeni, w tej pustej przestrzeni pomiędzy składnikami gleby. Główne gazy glebowe to azot, dwutlenek węgla i tlen. Czyli brzmi znajomo jak nasz skład atmosfery, tak? Trochę w innych proporcjach i innym układzie niż ten tlen, dokładnie atmosferyczny, którym oddychamy. Tlen oczywiście ma kluczowe znaczenie, ponieważ umożliwia oddychanie po prostu zarówno organizmów glebowych, jak i przede wszystkim organizmów glebowych, tak? Inne naturalne gazy glebowe to na przykład metan czy radon. Mamy dalej co? Mamy wodę, no to jest chyba rzeczywiste, również w tych przestrzeniach pomiędzy minerałami, pomiędzy materią organiczną, jeszcze wszystkimi organizmami żywymi. Jeżeli spojrzymy na glebę trochę z większego dystansu, to oznacza to, że musimy wykonać tak zwany profil glebowy, czyli już nie mamy w garści, powiedzmy, próbki gleby, jak to się robi w laboratorium, że mamy próbkę gleby, zresztą wybraną z danego miejsca profilu glebowego, którą suszymy, prażymy, ważymy, badamy, co tam nie jest. Jeżeli chcemy tak szerzej, z szerszej perspektywy spojrzeć na glebę, to wykonujemy tak zwany profil glebowy. Nie wiem, czy wy kiedykolwiek mieliście szansę wykonywać taki profil glebowy fizycznie. To po prostu kopię szpadlem dziurę w ziemi. Taki profil glebowy nam czasami powstaje naturalnie. Jeżeli jesteśmy na budowie, to możemy bardzo ostrożnie tam zajrzeć do tego wykopu i zobaczyć też, że profil glebowy już często jest widoczny. Oczywiście tam często jest tak, że po prostu się zbudowane, zwłaszcza jakiś blok, to tam dużo różnych rzeczy możemy znaleźć, które niekoniecznie są glebą i już są naszą antropopresją, ale na przykład w lesie taką odkrywkę się często wykonuje w ramach zajęć, na przykład na studiach. To jest tak, że rzeczywiście jest cała grupa 20 osób stoi i patrzy, jak ktoś kopie dziurę w lesie i też taką jeszcze prostopadłościenną. No, wygląda to dosyć komicznie chwilami, ale dzięki temu pozyskujemy takie coś jak profil glebowy. W wielu przypadkach to wcale nie wygląda tak pięknie, tak? To jest oczywiście na rysunku, gdzie mamy bardzo wyraźnie, chcę pokazać, co mamy bardzo wyraźnie, mamy bardzo wyraźnie różne warstwy. Mówimy o tym inaczej, poziomy genetyczne gleby, po angielsku horizons, horyzonty, to są horizons, czy też warstwy genetyczne. Oczywiście tylko na obrazku i na schemacie podręczniku wygląda to tak przepięknie i równo i łatwo te wszystkie warstwy wydzielić i pokazać. W rzeczywistości dla jednoznacznej identyfikacji tego poziomu glebowego są potrzebne laboratoryjne badania składu i właściwości glebów. Najczęściej tak niestety nie jest. Najczęstszy układ albo warstwy, które praktycznie zawsze występują, to są właśnie te warstwy poziomu genetycznego, które są wpisane tutaj. To jest grubość w talach, ale do tego się w ogóle nie należy
przywiązywać, a natomiast te oznaczenia akurat są dosyć ważne, o tyle ważne, że są, tak się właśnie te poziomy glebowe oznacza w światowej nomenklaturze literami. Czyli mamy O, czyli warstwę organiczną, ściółk, torf na samej górze. Dalej mamy A, czyli poziom krwiczy, B, poziom wzbogacania, inaczej iluwialny, C, materiał macierzysty, przy czym to nie jest tylko skała, tak? To już jest jakaś zwietrzelina skalna na etapie przekształcania gleby. Te poziomy, poziomy główne w każdym razie, tam oczywiście jeszcze mnóstwo innych poziomów, podpoziomów można wyróżniać, wyróżniane są na podstawie jakby tego, co tu dominuje i intensywności przede wszystkim przeobrażeń tego utworu macierzystego przez różne procesy glebotwórcze. Te duże litery właśnie O, A, B, C, jeszcze jest G, oznaczają główny poziom. I tak naprawdę każda gleba ma swój własny zestaw cech i nie wszystkie warstwy zawsze występują i warstwy mają różne grubości. Też zależy od różnych rzeczy. To jest proces glebotwórczy mniej więcej zilustrowany. Czyli mamy na początku sobie jakąś litą skałę, która ulega nam procesom wietrzenia. W wyniku tego wietrzenia powstaje nam już nie lita skała, tylko jakaś luźniejsza zwietrzelina. No i dalej te procesy się nie zatrzymują najczęściej. Mamy wodę opadową, która infiltruje zwietrzelinę. Skoro mamy wodę, to może się pojawić życie. Mikroorganizmy, potem jakaś roślinność coraz bardziej rozwinięta i coraz bardziej przechodzimy do roślin wyższych w pewnym momencie. I to wszystko dalej jeszcze bardziej napędza ten proces glebotwórczy. Jeżeli pojawiają nam się rośliny, to one wytwarzają różne substancje wspomagające ten proces glebotwórczy. Tak? Coraz bardziej nam się tutaj rozpada. Rozpada i też chemicznie rozkłada to, co tutaj było na początku, takie elite. Pojawiają nam się małe korzonki, potem duże korzenie, które dodatkowo to jeszcze wspierają. Jak są jakieś zwierzęta, to one też kopią sobie norki. I cały ten proces jest coraz bardziej intensywny, ale oczywiście wymaga czasu. Tu mamy powiedzmy taką glebę dojrzałą, tak to określamy, gdzie już w miarę wyraźnie, ale też nie tak podręcznikowo, mamy podział na warstwy, na poziom glebowy. Czyli od takiej jednolitości przeszliśmy do warstw, gdzie jest zwietrzała skała macierzysta tu i ta skała macierzysta jeszcze niżej. Teraz zadam Wam pytanie, co to jest sloropt i dlaczego jest kluczem do tego, żeby zrozumieć gleby. A w zasadzie zrozumieć to, dlaczego gleby są różne, takie profile glebowe, odkrywki wykonywali w różnych miejscach na świecie, to był, zwłaszcza w różnych strefach klimatycznych, no to zdradzam, w strefach klimatycznych, to wyglądałyby one zupełnie inaczej. Co to jest ten sloropt? Oczywiście jest to skrót, jest to skrót od słów w języku angielskim akurat. Czyli mamy climate, czyli klimat. Mamy organizm, czyli organizmy żywe. Mamy relief też się mówi po polsku. Czyli topografię. Mamy parent material, czyli materiał macierzysty, no i czynnik, który nie jest fizycznym czynnikiem, ale jest czasem, piątym elementem, szóstym elementem, przepraszam. Nie, piątym, piątym elementem, szóstą literą, bo climate, tak żeby się lepiej czytało, nie corpt, gdybym z tego corpt. Czas jest takim czynnikiem, powiedzmy, który występuje zawsze, no bo nie da się go zatrzymać, a ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Widzieliśmy to chociażby po tym, jak przebiegają te procesy glebotworzy. To wszystko jesteśmy w jednym miejscu i wystartowaliśmy z jednej skały macierzystej, a tutaj tylko czas nam wprowadził różne nowe elementy i zmiany. A więc ten clorpt odpowiada za kształtowanie profili gleb, ale też właściwości chemiczne, które różnicują gleby. Więc bez chlorptu, bez czasu, bez czynników klimatycznych, bez tego, że mamy czasami różne nachylenie stoku na przykład, i tak dalej, nie byłoby w ogóle
nie byłoby w ogóle gleb, a tym bardziej nie byłoby gleb zróżnicowane. Tutaj przykłady, jak to działa. Jeżeli mamy różne warunki klimatyczne i startujemy z tego samego poziomu, to widzimy, że co innego uzyskamy w bardziej ciepłym, ale wilgotnym klimacie, a co innego w ciepłym, ale w suchym klimacie. Ukształtowanie terenu jak najbardziej, organizmy żywe, zwłaszcza te szczególnie istotne, a zaraz zobaczymy, że zarówno ich obecność, jak i ich brak są bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście Arktyki. Tu jest kilka przykładów typów gleb. Tak, mamy gleby bielicowe, gleby brunatne, mady rzeczne. To tylko tak, żeby pokazać, jak one mogą różnie wyglądać. I znów nie jest tak wcale łatwo te poziomy wyznaczyć, ale już widzimy, że te poziomy nie zawsze są, nie zawsze jest ich tyle samo, nie zawsze są w stanie grubości, nie zawsze. Czasami to wydaje się, że jest bardzo praktycznie jednolicie przez większość tego profilu glebowego, gdzie tam gdzieś na nie mam skalę macierzystą. To już jest w ogóle schemat idealny, którego nigdy nie uświadczymy w przyrodzie. I widzimy, że od tego materiału macierzystego na przykład możemy aż 50 tysięcy lat czekać, no to aż uzyskamy tę glebę, powiedzmy nawet nie tyle, że dojrzałą, bo tu powiedzmy gdzieś po 10 tysięcy lat mamy te wykształtowane, dojrzałe warstwy, horyzonty, poziomy glebowe, a tutaj mamy glebę starą, można powiedzieć, zupełnie zwietrzałą. Wspominałam o tym, że gleb nie doceniamy, ale jeżeli tylko przez chwilę się zastanowimy, co im zawdzięczamy, to zawdzięczamy praktycznie wszystko, już nie mówiąc o tym, że po nich chodzimy, tak? Są podłożem wzrostu dla roślin, zakotwiczeniem dla korzeni roślin wyższych, ale też współdziałają na przykład z klimatem, współdziałają, bo inaczej oddziałują na siebie wzajemnie. Bo gleby, o czym wiele osób nie wie albo zapomina, są też takim miejscem, gdzie jest pochłaniane i składowane bardzo dużo węgla. Pochłaniane, składowane, ale też uwalniane. Gleba może być też nawet ochroną przeciwpowodziową. Z drugiej strony, jeżeli tę glebę naruszymy, to możemy być bardziej narażeni na różne osuwiska związane na przykład z długotrwałymi opadami deszczu. Oddziałując, pedosfera oddziałuje ze wszystkimi innymi sferami, modyfikuje też atmosferę, więc mówiłam już o tym pochłanianiu dwutlenku węgla, ale też innych gazów, tak, pochłanianiu i emisji. Gleby bywają takim żywym filtrem do oczyszczania wody. Zanim do warstwy wodonośnej trafi woda, to się filtruje z tych wszystkich zanieczyszczeń, co w glebie jest, to jest taki naturalny filtr, a z warstwy wodonośnej często my pobieramy taką wodę jako wodę pitną. Oczywistym jest też, że nie tylko po niej chodzimy, ale też budujemy na niej różne budynki, ale ważnym elementem są też substancje odżywcze. W glebach dochodzi do procesów, które polegają na przetwarzaniu składników odżywczych, tak aby te organizmy żywe mogły w ogóle je wykorzystać. To przebiega przez różne procesy, właśnie tu jest mniej więcej zilustrowane, jak woda przenika przez glebę, to jest tak nazywane to perkolacją, więc z jednej strony się tam filtruje, oczyszcza, coś tam wytraca, z drugiej strony gleba coś wytraca w wyniku tego wypłukiwania, z drugiej strony coś się wzbogaca, bo coś ta woda na przykład tam wnosi, coś dobrego albo złego. A w międzyczasie dochodzi na przykład do procesu erozji, które mają też duże znaczenie. Drugim elementem dzisiejszego spotkania, które powoli zmierza w kierunku Arktyki, obiecuję, jest obieg składników odżywczych, czyli inaczej nutrientów. Jak nam tak dobrze z pilwestkami poszło, to na pewno wiemy, że to mamy azot, fosfor, węgiel, siarkę. To są te cztery podstawowe nutrienty. Szczególnie azot i fosfor jest istotny w kontekście Arktyki. I gleba uczestniczy w obiegu składników odżywczych, nutrientów, ale też wszystkich innych pierwiastków. Są tu różne, zachodzą tu różne procesy biogeochemiczne. To jest taki obieg trochę jak obieg węgla, trochę jak obieg wody. Wszystko na naszej planecie mniej więcej przebiega w obiegach, można tak powiedzieć.
Dzięki temu, że te procesy w glebie zastępują, to składniki odżywcze są w ogóle dostępne. A wiemy, że są niezbędne na przykład do wzrostu roślin. I właśnie, pytanie. Wspomniałam, że azot i fosfor są szczególnie istotne właśnie w kontekście Arktyki i gleb arktycznych. Dlaczego? Bo ich tam najbardziej brakuje. To są środowiska bardzo ubogie. Ilustruje to tę zależność i wpływ, jaki to ma na to, jak kształtują się i gleby, i to, co i chociażby roślinność w Arktyce, tak zwane prawo minimum Liebiga, zwane beczką. To jest taka beczka, którą można zresztą zastosować nie tylko do glebach czy czymkolwiek innym przyrodniczym, o bardzo wielu nawet społecznych zjawiskach. Prawo minimum oznacza, że to, co nam najbardziej nie domaga, to, czego nam najbardziej brakuje, jest ogranicznikiem. To znaczy, jeżeli nasza deseczka z azotem i fosforem jest najkrótsza, bardzo krótka, to chociażbyśmy mieli super długie deseczki z żelazem, miedzią, czy manganem, czy kobaltem, czy chlorem, to niestety woda nam się z beczki wyleje. Innymi słowy, możemy sobie mieć dowolnie dużo innych składników odżywczych, ale jeżeli nie będziemy mieć wystarczająco dużo jakichś tam, tutaj w tym przypadku azotu i fosforu w małych glebach arktycznych, to one nam będą wyznaczać nasz poziom, nasze ambicje, to co możemy osiągnąć, a tutaj w tym przypadku rozwój na przykład roślinności. Innymi słowy, to niedobory nas ograniczają, tak? Niezależnie możemy sobie mieć wszystkich innych rzeczy bardzo dużo, ale to niedobór, na przykład niedobór białka w diecie zwierząt ogranicza wzrost. Niedobór jednego aminokwasu może ograniczyć w ogóle przyswajalność posiłku. Niedobór związków azotu i fosforu ogranicza nam żyzność, bo żyzność jest też pojęciem, które naturalnie się z glebami łączy. No i płynnie przeszliśmy dzięki temu do Arktyki, czyli do gleb arktycznych, które są wyjątkowe. Ale też nie są bardzo jednolite, to znaczy różnią się pod względem znowu składu mineralnego tych wszystkich elementów przepisu na glebę, o którym mówiliśmy. Więc nie jest to tak zupełnie, nie są to zupełnie identyczne gleby, na przykład w całych obszarach polarnych. Natomiast jakie są? Jak to najlepiej ująć? Płytkie. Z uwagi na obecność wieloletniej marzliny, gleby arktyczne są przede wszystkim glebami płytkimi i sięgają tam maksymalnie do 40 cm. Pod względem własności fizycznych one są takie, może być inicjalne, podobne do gleb inicjalnych, czy takich, które dopiero zaczęły się tworzyć. Daleko nam jeszcze do tych dojrzałych czy starych, które pokazywałam na schematach. Mają dosyć proste profile glebowe. Są takie jedno czy dwuwarstwowe. Czyli mamy jakiś poziom próchniczy albo i nie. I teraz na przykład poziom skały macierzystej, no nie tej litej, ale zwietrzejnej skały macierzystej. Mają też wiele, można powiedzieć, że są takie nieciekawe. Płytkie, cienka warstwa składników odżywczych, nie za dużo, niesamowicie tego nie dzieje. Wręcz przeciwnie, to w jakich warunkach się kształtują, powoduje, że mają właściwości zupełnie niezwykłe. I dochodzi w nich do różnych ciekawych procesów. Takim procesem na przykład jest krioturbacja, czyli takie mieszanie. Pokażę, jak to wygląda. Returbacja, czyli wymieszanie poziomów. No tutaj jest bardzo ciężko jakikolwiek poziom wskazać, bo to jest tak, jakby ktoś ścisnął tę glebę. To wygląda trochę jak w wyniku procesu tektonicznego, jak coś nam się tu wydarzyło, ale nie, nic takiego nie miało miejsca. Po prostu w wyniku tego, że jest zimno, jest lód, jest wieloletnia zmarzlina, tworzą nam się różne naprężenia, tworzą się nam różne deformacje i te poziomy gleby nam się, można powiedzieć, przegrupowują, przemieszczają, mieszają.
Z tą niską temperaturą, ale nie tylko, związane jest też to, że ten rozkład materii jest tam bardzo powolny. Raz, że niska temperatura, dwa, że drobnoustroje tam nie działają, trzy, nie mamy tam dżownic. Nawet nie doceniamy tego, jak dżownice, jak dużą robotę na dżownicę. Tam nie ma dżownic, ani jest za zimno. Tam jeszcze w magazynach jakaś się pojawia, jakieś tam tego typu zjawiska. No i ten rozkład jest bardzo, rozkład materii organicznej jest bardzo, bardzo powolny. To z jednej strony. Z drugiej strony mamy tu zatem magazyn węgla organicznego. Skoro nam się materia nie rozłożyła, to się magazynuje. Mamy tam dosyć mało wody w stanie płynnym oczywiście. No i o ubóstwie składniki pokarmowe już wspominałam, zwłaszcza azot i fosfor. Są też tam gleby zupełnie niezwykłe, które występują tylko tam. I z kolei są bardzo bogate, przebogate i aż to tak widać w niektórych miejscach w okolicach stacji polarnej można dokładnie wskazać, gdzie te gleby się ukształtowały, gdzie zaczyna być tak strasznie, strasznie zielono w szarości. To są tak zwane gleby ornitogeniczne. Ornitogeniczne, ornitolog, mają coś wspólnego z ptakami. Więc w ramach tego całego ubóstwa gleb, one się bardzo wyróżniają. Dlatego się wyróżniają, że ptaki, też takie ptaki, które formują kolonie, na przykład alki, na przykład alczyk mały, który na Spitsbergenie właśnie te kolonie tworzy, przynosi, można powiedzieć, z morza na ląd dużo tej materii organicznej. Jak przynosi? No mówi pióra chociażby. Wydala, czyli mamy tam guan, tak? Zostawiane są skorupki, a ja też piskęta martwe ptaki, te szczątki. Wszystko to, to jest materia organiczna, taki nawóz, który kolonia, które ptaki przynoszą do kolonii. Tam rzeczywiście widać, jak te gleby są super, super bogate składniki odżywcze. Oczywiście to nie jest tak, że to jest wszędzie, to są punktowe kolonie. Nie jest zjawisko związane tylko z Arktyką. Na Antarktydzie też jest podobnie, tylko jest tak, że oczywiście operując to inne ptaki, bo inne ptaki tam występują. Ogólnie różnego rodzaju pingwiny, które też tworzą kolonie. Pokazywałam, jak wygląda taka skrioturbowana gleba, czyli tam, gdzie dochodzi do mieszania materiału z różnych poziomów. Mówiliśmy zamarzanie, rozmarzanie. I jak zwykle, myślę, że już stało się oczywiste to, że największe znaczenie ma tutaj klimat. Największe znaczenie dla tego, jak te gleby wyglądają, jakie mają właściwości. Jeżeli ma to takie znaczenie dla gleb, to znaczy, że zmiany klimatu też mają ogromne znaczenie dla gleb arktycznych. Zmiany klimatu, czyli wiadomo, w Arktyce tym bardziej silnie odczuwane. W końcu Arktyka się dużo szybciej ogrzewa niż reszta globu, nawet 2 do 6 razy szybciej. W związku z czym to te wszystkie procesy tam przebiegają, można powiedzieć, intensywnie. Skoro mamy zmiany klimatu, więc jest cieplej, tak? Jeżeli jest cieplej, to mamy dłuższy cykl wegetacyjny. Czy pewne rzeczy nie wyskoczymy, bo noc polarna dalej będzie, więc tego się posłonecznego nie będzie, no ale temperatura nam może troszeczkę ten rozkład materii organicznej, ten znak rozpoznawczy gleb arktycznych, który zawsze był tam bardzo powolny, to jest z kolei szybszy. Możemy się cieszyć, tak, bo to znaczy, że uwolnią nam się jakieś składniki odżywcze, nie będziemy tak ubodzy tutaj w azoty. Ale niestety wiąże się to też z tym, że ten magazyn węgla organicznego nam się zacznie uwalniać do atmosfery. Uwalniać się w postaci nieorganicznej, skoro dojdzie do rozkładu, tak? Z materii organicznej na materii nieorganicznej. Czyli będzie nam się uwalniał dwutlenek węgla, będzie nam się uwalniał też metan, to już jest substancja, to jest związek organiczny. Co oznacza, że to są oczywiście gazy cieplarniane. Jeżeli to są gazy cieplarniane, to będą one wzmacniać jeszcze ten efekt związany z zmianami. Można powiedzieć, że nam się Arktyka może zazielenić.
Można powiedzieć, że to dobra informacja. Może jakieś nowe uprawy nam się pojawią. Ale na razie skupiając się na roślinach, powiedzmy, dziko żyjących. Możemy mieć nowe gatunki, coraz bardziej nam się na północ będą przesuwały różne rośliny inwazyjne, zagrzeją tam może miejsca na dłużej, ale z drugiej strony zieleńsza Arktyka to niższe albedo, czyli czy mniej odbijania energii słonecznej, promieniowania słonecznego od powierzchni, a więcej pochłania. I znów jest to kolejny element takiego dodatniego sprzężenia zwrotnego, takiej pętli, która jeszcze nam napędza te procesy, czyli niższe albedo, więcej pochłaniania energii przez glebę, jeszcze szybszy rozkład materii organicznej, więcej uwalniania węgla i metanu i tak kółko, taki efekt wzmocnienia, dodatniego sprzężenia zwrotnego. Jest taka teoria, przypuszczenie można powiedzieć bardziej, że jeśli chodzi o, jeżeli będzie miało to wpływ również na krioturbacji, czyli mieszania się warstw poziomów glebowych, no to będzie mniej tego mieszania, bo będzie mniej tych czynników, które sprzyjają, to z kolei może trochę tak przyhamować te wszystkie niedobre procesy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli może umożliwiać zatrzymanie większej ilości węgla w glebie, czyli trochę nam przyhamuje to uwalnianie dwutlenku węgla czy metanu do atmosfery. To jest jednak bardziej teoria i nie wiadomo, nie zostało policzone, jaka to jest skala, tak, tego zahamowania ewentualnego, związanego z tym, że krioturbacja przestanie być tak widoczna. Widać natomiast, że gleby utracą ten swój charakter, albo będą stopniowo tracić ten swój charakter. Czyli to, co stanowi, powiedzmy, o ich wyjątkowości, czy to jest dobre, czy złe, czyli mówimy o krioturbacji, ubóstwie w składniki odżywcze, w szczególności azot i fosfor, które jednocześnie ograniczają wzrost roślin. Więc zobaczymy, z jakimi glebami w Arktyce będziemy mieli do czynienia za lat. No pewnie my już nie zobaczymy, bo zaraz parę set, a może już za parę dziesiąt. Macie na pewno na to szansę. Tym samym kończę dzisiejsze spotkanie, powiedzmy z niewielkim opóźnieniem. Dziękuję serdecznie za obecność. Zapraszamy do obejrzenia nagrań z innych webinariów na kanale YouTube youtube.com/eduarctic. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2 – od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 tysięcy euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.